Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry, oczywiście jak zwykle szczęść Boże, jak zwykle dzień dobry. Drodzy Państwo, drodzy telewidzowie, jak wiemy, jesteśmy w okresie zwykłym, tak zwanym perannum, czyli w okresie białego karnawału, a zatem okresie radości, które zostały zrodzone ze świąt Bożego Narodzenia. I jesteśmy też, proszę Państwa, w atmosferze dekoracji świątecznych. Proszę popatrzeć, wciąż widzimy żłóbek, wciąż widzimy choinki, inne symbole Bożego Narodzenia. One jeszcze są i one pozostaną jeszcze, kochani, przez jakiś czas, dokładnie do 2 lutego, do święta Matki Bożej Gromnicznej. Możemy jeszcze do takiego czasu, do takiego święta te dekoracje utrzymywać, czy w kościele, czy w domu, i oczywiście też śpiewać kolędy. Proszę Państwa, dzisiejsza niedziela, jest to 22 dokładnie stycznia, zatem przedostatnia niedziela tegoż miesiąca, i jest to trzecia niedziela zwykła w okresie zwykłym. Właśnie, rozpoczynają się ferie, tak, drodzy młodzi, tak, kochane dzieci, drodzy nauczyciele, rodzice. Życzę, żeby ten czas feryjny, czas ferii zimowych, żeby to był czas błogosławiony, żeby to był czas bezpieczny, żebyście, kochani, dobrze wypoczęli na intelekcie oczywiście, ale żebyście też nie męczyli swojego za mocno ciała, bo oczywiście trzeba trochę sportu, pamiętajmy, nie można siedzieć tylko przy komputerze, czy w internecie, czy na fotelu, czy na wersalce, jak papież Franciszek mówi, że trzeba zejść z kanapy, bo jeżeli my na tej kanapie siedzimy, to następuje taka stagnacja, następuje właśnie coś takiego, co może być niebezpieczne zarówno dla naszego organizmu w sensie fizycznym, jak też dla naszego intelektu. Dlatego też niech właśnie czas ferii będzie czasem takim ruchomym, jeżeli chodzi o to, tę właśnie ruchomość fizyczną. Jak więcej ruchu, jak najwięcej gimnastyki, jak najwięcej poruszania się, tak żeby nasze te kości były coraz mocniejsze. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego na czas ferii. Poza tym, kochani, ta dzisiejsza niedziela, jak powiedziałem, trzecia niedziela zwykła, jest od roku 2020 tak zwaną Niedzielą Bożego Słowa. Taką niedzielę ustanowił papież Franciszek. No, ktoś powie, że dlaczego? Przecież każda niedziela jest Niedzielą Bożego Słowa. Tak, bo przychodzimy do kościoła, słuchamy Ewangelii, słuchamy pierwszego czytania, drugiego czytania, słuchamy kazania. To wszystko, proszę Państwa, jest Słowem Bożym, albo jak to się bezpośrednio, albo pośrednio, jeżeli chodzi o komentarz do Słowa Bożego, do Ewangelii, czy pierwszego, czy drugiego czytania. To jest takie pośrednie już właśnie Słowo Boże, natomiast to bezpośrednie to jest ta właśnie Ewangelia, którą Państwu też za chwilę przeczytam, to właśnie jest to Słowo. Dlaczego papież Franciszek taką niedzielę ustanawia? Dlatego, żebyśmy zdali sobie sprawę, że właśnie tak Słowo Boże jest Słowem, które czytamy i które słuchamy nie tylko uchem, ale naszym sercem, którym przejmujemy się i które przyjmujemy do naszego życia. Chcemy, żeby właśnie to Słowo stawało się naszą codziennością, naszym dniem, dniem powszednim. Nie chcemy, żeby to było tylko Słowo, które ma miejsce raz w miesiącu czy raz w tygodniu. Ono musi być obecne na naszym stole każdego dnia, tak jak chleb. Bez tego nie wyobrażamy sobie, bez chleba tak samo nie możemy wyobrazić sobie niedzieli, czy całego tygodnia, czy naszego życia jako ludzie wierzący, jako chrześcijanie, właśnie bez Słowa Bożego. Dlatego zechciejmy, proszę Państwa, właśnie w dzisiejszą niedzielę tak zastanowić się nad tym Słowem Bożym i wziąć do ręki Pismo Święte i troszeczkę poczytać z takim przejęciem, z takim podejściem poważnym, nierutynowym, jakimś tylko takim technicznym. To byłoby zbyt proste i byłoby też niebezpieczne. Dlatego właśnie ta rutyna niech odpadnie, a niech w to miejsce wejdzie jak najwięcej ducha, bo jak wiemy, bez serc, bez ducha, to szkieletów ludzi. Musi być ten duch, musi być właśnie ten duch mocny, ten duch, który ożywia, ten duch, który nadaje sens. Poza tym też, proszę Państwa, jesteśmy w tygodniu ekumenicznym, więc modlimy się o jedność w Kościele. Jeszcze bardzo ważna informacja. Wczoraj, czyli w sobotę, obchodziliśmy Dzień Babci, a dzisiaj obchodzimy Dzień Dziadka z szanownym solenizantom, seniorom, seniorkom, paniom babciom, panom dziadkom, pradziadkom, prababciom, praprababciom, pradziadkom, jeżeli takowi istnieją, składam najlepsze życzenie, żebyście, kochani, byli przede wszystkim zdrowi, żeby wasze emerytury były dobrymi emeryturami, wystarczającymi tylko na lekarstwo, ale żeby też jak przyjdzie wnuczek, czy wnuczka, czy prawnuczka, żeby właśnie też coś się mu tam uszknąć, żeby on cieszył się, że ma naprawdę babcię kochaną, że ma naprawdę dziadka kochanego.
tego wszystkiego, wszystkiego lepszego, a wasi patronowie, dziadkowie Pana Jezusa, święta Anna i święty Joachim, niech będą z wami jako wasi, owszem, patronowie, ale też jako wasi orędownicy. Zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia i oczywiście wszystkiego najlepszego i Bożego błogosławieństwa. Poza tym, proszę Państwa, dzisiejsza niedziela, jak powiedziałem, trzecia niedziela zwykła i Ewangelia na tę dzisiejszą niedzielę jest następująca. Oto ona. Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei, opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem na pograniczu ziemi Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza. Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego na drodze ku morzu za Jordanie Galilea Pogan. Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie i mieszkańcom cienistej krainy w śmierci wzeszło światło. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić, nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie. Kochani, no właśnie, jesteśmy w okresie zwykłym, jak powiedziałem, czyli w takim momencie, kiedy Jezus naucza publicznie, kiedy spotyka się z ludźmi, kiedy tych ludzi uzdrawia, karmi tych ludzi, poucza tych ludzi, ale też tych ludzi wzywa do czegoś bardzo ważnego, do nawrócenia, do nawracania. Słyszeliśmy przed chwilą, nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie. Zechciejmy przejąć się tym zaproszeniem Chrystusa, czy tym wezwaniem. Mamy nawracać się. Nasze życie, nasza codzienność to nie może być takie obcowanie z grzechem. Owszem, ten grzech jest w naszym życiu obecnym. Grzechu się nie wyzbędziemy. Kto twierdzi, że nie ma grzechu, jest kłamcą, prawda? Nawet, jak powiada Pismo Święte, sprawiedliwy się tym raz na dzień upada. Ale jeżeli on się pojawia, mamy z nim walczyć, mamy jego oddalać, mamy jego wyrzucać z naszego życia, mamy nim się brzydzić, nie tylko od święta, ale na co dzień. Dlatego też właśnie ten proces nawracania, czy ta postawa nawracania, niechaj nam towarzyszy właśnie w tym czasie, który obecnie przeżywamy i w ogóle w naszym życiu doczesnym. Bez nawracania, proszę Państwa, nasze życie byłoby marne. Dlatego też nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. Nawracajmy się, tak kochani, nawracajmy się. Jeszcze raz zapraszam do tego nawracania się i siebie, i Państwa, i wszystkich ludzi dobrej woli. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie, wszystkiego najlepszego na nowy, rozpoczynający się tydzień. Zostańcie z Bogiem.